Grand Prix w Wiśle. Organizatorzy tych zawodów nie wyobrażają sobie lata bez skoków. Konkursy na skoczni imienia Adama Małysza będą jedynymi w tegorocznym cyklu. Warunek podstawowy to twardy rygor antykoronawirusowy. Do Polski przyjedzie przynajmniej 13 reprezentacji. Konkursy 22 i 23 sierpnia. Pełnych trybun nie będzie. Konkursy w Wiśle zobaczą najszybsi. Jutro rano rusza internetowa sprzedaż biletów. Publiczność będzie w ilości 999, bo nie organizujemy imprezy masowej. Biletów jest niewiele, także rzeczywiście będzie walka o te bilety, ale na pewno sporo kibiców przyjedzie, choćby po to, żeby poczuć po prostu atmosferę tych zawodów. Nie będzie przybijania piątek, ani wspólnych zdjęć. Liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Musimy zamontować folię przeźroczystą i nie będzie możliwości kontaktu zawodnika z widzem. Będzie natomiast powrót na skocznię. Wreszcie. Kamil Stoch ładował akumulatory w Austrii. Pracę połączył z wypoczynkiem. Narty do skakania zamienił na wodne. Wodę lubią też Austriacy. To część ich treningu. Polacy po zgrupowaniu w Austrii mają chwilę wytchnienia. W niedzielę zameldują się w Wiśle. Oni się chcą sprawdzić, bo już trenują, a nie wiedzą, w jakiej dyspozycji aktualnie się znajdują. Też jesteśmy ciekawi. 21 sierpnia kwalifikacje do pierwszego z dwóch indywidualnych konkursów. Kibicom przypominamy, żeby jutro nie zaspali. Wszystkich bez biletu zapraszamy do programu pierwszego i TVP Sport na cały weekend ze skokami w Wiśle.